Jestem ciekaw w ogóle widzowie, kto dzisiaj będzie naszą panią wychowawczynią albo panem, bo generalnie było dwóch facetów. Ten kolorowy taki, 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 taki. A nie, było trzech, był ten starszy, no i był jeszcze jeden. Pierwszy raz w ogóle ma jestem 15 minut, czyli to 15 minut przed lekcjami i mogę sobie pochillować i mogę sobie spisać, słuchajcie, matmę z zeszytu na zeszyt. Pierwiastek 144 to jest 7. Nie! Co ja godam? 144 pierwiastek to ile było? 12 chyba. Nie pamiętam, chyba tak. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby być, słuchajcie, widzowie, na bieżąco ze wszystkimi lekcjami, jakie, słuchajcie, są. Ze względu na to, że ja się zawsze tak uczyłem. Zawsze, słuchajcie, się tak uczyłem, że byłem na bieżąco i dzięki temu nie miałem zaległości. Dokładnie tak, więc nie musiałem się uczyć dzień przed sprawdzianem, albo po prostu wystarczyło, że sobie kochane mordy przypomniałem, raz sobie przeczytałem i nie musiałem wkuwać, bo mniej więcej kojarzyłem, co tam się właśnie dzieje na tej matmie, ale generalnie mamy coraz trudniejszą tą matmę. I jest masakra. Wy też napiszcie, jak wasze lekcje mijają, bo ja w ogóle słyszałem, że wy od rana do wieczora siedzicie w tych szkołach. Od rana do wieczora was trzymają. No ja wam współczuję z całego serca. Naprawdę, żal mi was. Szkoda, szkoda, szkoda. My mamy na szczęście tak, że jak mamy jakieś okienka, to bez problemu możemy się zwolnić. No. Pańczy zmysł. Co się dzieje? No chyba nic. Au! Znowu pajęczy zmysł? Nie patrzę. Nie patrzę. Nie powinienem tego robić. Ale coś się dzieje. Ej, tu tam! Coś tu jest. Tutaj mnie woła pajęczy zmysł. Czuj. Widzę Niki! Co tam? Tam jest Nik po prostu Def i Pikachu! Czyli widzowie, dobrze, że robili te TikToki i tak dalej, że oni są zakochani i w ogóle, że się przytulają i no. Co tam się dzieje? What the fuck? Ej. Ja nie chcę im zabierać tam prywatności czy coś, ale chcę zobaczyć, co tam się dzieje. Czy oni romansują? Napiszcie komentarz, Pikachu plus Def równa się wieczna, nieskończona miłość, to przedmowa. Nie no, słuchajcie widzowie, shorty, TikToki, róbcie i oznaczajcie mnie i... Ej stary, jak myślisz, nam się to uda? Na pewno się nam uda. Uwierz mi, stary. Ale pamiętaj, że nikt nie może się dowiedzieć. No wiem. To już tylko między nami. Nikt a nikt. A co najważniejsze, Luferek. No, bez kitu. On od razu wszystkim was powie. Wtedy byśmy mieli taki przypał, stary. No, bez kitu. Smolax! O czym oni gada? Oni są, wiecie, relationship, love. Muszę im to powiedzieć, że ja ich widzę. Smolax, ty też tam cicho. Świnia. Jak się Lufer dowie, to mu normalnie mamy przewalone, bo on to wszystko nagra. On jest taki kapuś. Bez kitu. On do dyrektora powinien iść. Kto mnie nazwał kapu? A! Co ty tu robisz? To jest zaraz taka kryjówka, wąt stąd. Czy wy jesteście w związku? Nie. No jak to nie jesteście? Co to jest? Co wy tu robicie? Co to w ogóle za... No idź to! Ej, ale macie fajną sofę! Próbujemy rozgryźć wzór na Deltę. Nie mów mu! Ale dlaczego macie tutaj podobiznę Spidermana? No bo to jest wzór na Deltę. To jest deltanizm. Ej! Jeżeli mi nie powiecie, co tutaj robicie, to powiem naszej nowej wychowawczyni albo nowemu wychowawcy. Nie rób tego, proszę. Nie, no to macie mi powiedzieć. Dobra, już mówimy, bo to jest wzór na deltę A do kwadrat plus B do kwadrat równa się C do kwadratu. Dobra, no to idę mówić. Nie! Proszę nie! Nie, wracaj. No to dobra. Dobra, a więc proszę. Zapraszamy, powiemy wszystko. Aha, wy tutaj szukacie Spidermana. Nie chodzi o to, już ci mówimy. Siadaj tu. Dobra, okej. Czyli szukacie Spidermana. Nie, przecież mówił. Generalnie, no to tutaj codziennie spisujemy lekcje, mamy tutaj komputer Pikacza i tak dalej, no. Moje to jest twoje. Aha, czyli wy moje nie robicie na bieżąco. Jak mamy robić na bieżąco, skoro mamy tyle lekcji, tyle zajęć i tyle wszystkiego? Bez kitu, nie wiem. Luper, zrobiłeś na dzisiaj, czy bo nikt nam nie dał spisać te? A zrobiłem. A dasz spisać? No, dam spisać. Serio? Naprawdę, pod jednym warunkiem. Aha, no typowy Luferek. No dobra, okej, no to jak nie chcecie spisać... Nie, No to dobra, proszę to zdjąć. Ale... No dobra.
podoba. Dowiemy się, kto nim jest. Uwierz. Nie dowiecie się. Jak to nie? Dobra, to, ja idę, słuchajcie, po swoje książki i tak dalej, bo zostawiłem je tam. Oki, oki. Okej, papa. Musimy dowiedzieć się, kto został Spider-Manem i kim jest. Bez kitu. Ale jak myślisz, kogo podejrzewasz? Podejrzewam tego Przemka, bo on taki podejrzany zawsze jest. Spider-Man jest mądry, ale kujonem jest Przemek. Ej, w sumie. Jakby to połączyć? Spider-Przemek. Ej, bez kitu, to na pewno on. Co oni gadają, ja cię... Siema, Lufertarowie. A! Jezus Maria! Czemu Lufer krzyczysz? Nieważne. Cześć. Co to robi Przemek? O, ej, ze Spider-Man? Mamy z tobą do pogadania. Nie, ja idę na lekcję. Nie, chodź, Lufer, pomóż mi! Chwilę tam przyjdę, Przemek. Chodź. Naprawdę oni myślą, że Przemek jest Spider-Manem? Naprawdę? A teraz sikaj pajęczyną. Nie będę sikał pajęczyną, bo nie umiem. Jak nie umiesz? Jesteś Spider-Manem. Nie jestem Spider-Manem. Jesteś Spider-Manem. Nie, to ty, Pikachu, jesteś Spider-Manem. Nie, to ty jesteś Spider-Manem. Albo ty jesteś Spider-Manem. To ty jesteś Spider-Manem. Nie, wy jesteście Spider-Manem. Ej, a może ten jest Spider-Manem faktycznie? No właśnie. Stary, my przecież spędzałem więcej czasu niż Luferek z Martyną. A wy to jesteście razem, czy co? Mogę wejść? Jasne, wbijaj. Chodź. Masz tą matmę? Mam. A takie pytanie, co wy tu robicie? Spisujemy wzór na deltę. Generalnie ja się dowiedziałem, że oni tutaj codziennie spisują stare lekcje, dlatego zawsze są przygotowani z pracami domowymi i tak dalej. Aha, dlatego już od pół roku ode mnie spisujecie. Tacy jesteście. Nie, ale no trudno było zrobić codziennie 10 kanapek z majonezem, czosnkiem, ketchupem, bułką, masłem, serem. Stary, czy ty jesz kanapkę z ketchupem? On jadł, bo on chciał od nas. Stary! Dobra, to ja idę to powiedzieć pani wychowawczyni. Nie. Jak to pani wychowawczyni? Bo ja wiem, kto już jest naszą wychowawcą. Gadaj, to jest naszą wychową, mów. Panu historii. Co? Mówisz, że pani, czemu kłamiesz? Nie, no dobra, nie mogę wam powiedzieć, bo to musi być niespodziewanka. Gadaj. Ej, jesteś ostatnimi osobami, które powinny od kogoś wyciągnąć informacje, bo słuchajcie, wy... tak jakby mamy waszą tajemnicę. Jeżeli powiemy komuś, albo będziecie nie mieli, to komuś powiemy. A co jeśli zaprosimy was do klubu? Klubu? Nie, do klubu my szpilniki nie chcę, dziękuję. Dobra, to nie jest klub spisywania. Cicho, bądź durniu. Poszukujemy, kto jest Spider-Manem. O, ja się dołączę, jedyny dołączę. Aha. Dobra, jedyny mądry, dobra. Czyli zlot panów. A w ogóle wiecie o to, że ja zrobiłem z tej Luferek, jest ostatnią osobą, która może być Spider-Manem? U nas też jest taką listę. No bo to jest taki brzydki, taki nieładny, bo Spider-Man to jest fajny. Luferek Spider-Manem, XD. A jakbym zrobił tak, to już by nie było XD. A co zrobiłeś? Nic! Nic nie zrobiłem! Stary, musimy spisać razem lekcję! O nie, nie da ci spisać lekcji. Ja cię kręcę. Skąd ci dowiedziałeś, kto jest... A no tak, włamałeś. No tak, oczywiście. Dlaczego nie powiesz? Bo to jest tajemnica państwowa. Czemu po nich nie idziesz? Ej, chwila, moment. Dlaczego ty chcesz się dowiedzieć tak na siłę, kto jest Spider-Manem? Bo to jest mój idol. A jakby się okazało, że to ktoś, kogo nie lubisz albo nie przepadasz? To jest niemożliwe, bo Spider-Man jest super, a po drugie, Tony Stark by się wtedy dowiedział, by budował manto. Stary, na pewno chcesz, żeby Przemek dołączył do naszej drużyny? No stary, na pewno, przecież szybciej się dowiemy, kto jest Spider-Manem, plus dostaniemy darmowe spisywanie lekcji. Nie. Stary, no musimy go dodać, no. Nie. Dobra, no to jak go nie dodamy, to ja odchodzę. Nie, dobra, dodamy go. Ty też stadzisz, że oni są parą? Tak, generalnie poprosimy TikToki i shorty, widzicie, macie do wykorzystania, widzowie, ten kadr. No dobra, to dodajemy go? No dobra, niech ci będzie. Dobra. Stary, ja wiem, że oni po prostu się do siebie tak spojrzeli i tak po prostu przywitali się rękoma, w sensie takim, że wiesz, że złapali się za ręce, ale moi widzowie to tak wykorzystają, że oni niby się pocałowali. Dobra, idziemy. Ej, wiecie, kto będzie nową wychowawczynią? Nie, tak. Nie wiemy, ale on wie, no tak. No i świetnie, no i super. Generalnie, widzowie, ja już mam zaklepaną tą szafkę. Tak, od tą szafkę mam zaklepaną, tamta szafka... A to nie szafka Martyny? Nie, bo mamy razem szafkę. Tak można? O, siema! O, pa! Stary, czemu jesteś dla nich taki niemiły? Stary, oni nas puszczają cały shit z internetu. Shit z internetu, to są najlepsze odcinki na polskim YouTubie z Minecrafta. Najgorsze. Będziecie najlepszą parą. Będzie najlepszą parą na polskim Minecrafcie. Siema, no Peter. Chyba ty, MJ. Cześć Zuzia, cześć Ilczekowska, cześć Majsonek. Ej, zlot dziewczyn, one coś planują. One planują, słuchaj... 8 marca jest Dzień Chłopaka. Dzień kobiet jest dzbanie.
A no tak! Kiedy jest Dzień Chłopaka? 21 września? Chyba. Czekaj, zadzwonię do Łęzy. Martyna, halo, odbiór! O, cześć, Lufer, co tam? Wiesz, kiedy jest Dzień Chłopaka? Nie. Nie wiesz? Nie no, wiem, 21 września. Okej, dobra, to pa! Ale serio, nie, Lufer, nie! Dobra, widzowie, 21 września to jest nasz dzień, chłopaki. Nasz dzień, ale 8 marca przygotujemy wam, dziewczyny, normalnie love songa chyba. Ej! Co? Jeżeli, słuchajcie, będzie 5500 łapek... Nie. 6000 łapek w górę, to słuchajcie, robimy piosenkę dla dziewczyn na 8 marca. Ja nie będę śpiewał. Dobra, Przemek będzie wokalistą głównym. Co? Ej, pa! Olaf robi chyba brzuszki, albo śpi w piżamie. Zostaw mojego brata! Ty masz brata? No. O! A? O, dzwonek. No, dowiemy się zaraz, widzowie, kto jest naszym nowym wychowawcą, a raczej wychowawczynią. Nie mogę, nie mogę, nie ma trafy nic powiedzieć. No, mówię jak Szydlejwiec. Mamy teraz tutaj lekcje mamy. Jak myślicie, kto będzie wychowawczynią? Ja mam nadzieję, że to będzie... to wychowawczyni będzie? Pikacz. To wychowawczyni na 1000%. A ja mam nadzieję, chłopaki, to będzie pan plastyki. Nie no, ja też. Będziemy musieli jakieś plakaty robić. A ja wiem, kto to będzie. Wiem, kto to będzie. Ja obstawiam, że to będzie pan od historii. Ja wiem, kto to będzie. Nie, tylko nie on. Nie, Wiem, kto to będzie. Przemek, skończ, proszę. Cicho bądź, stary. To, że ty wiesz, nie musisz nam po pierwsze tak nas nastawiać i no. A jak się okaże, to pan od historii? Nie. On poszedł do szkoły wojskowej. Jest! Pani będzie naszą wychowawczynią? Tak, oczywiście. Jest! Ale fajnie, że się tak cieszycie. No problemo, proszę pani, my jesteśmy najlepszą klasą ever. Kochani, nie stawiajcie tak plecaków w proszę na wejściu, bo później zrobię salto i będę popularna. I chyba może to się najlepiej nie skończyć. No kochani, ja przypomnę tylko, nazywa się Anna Zboczyńska i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę z wami właśnie tutaj być. Ale fajnie jesteście. Jestem tak szczęśliwa, że mam akurat was jako moją klasę. No, ogólnie jestem bardzo szczęśliwa, bo wszystkich widziałam, że wszyscy zagłosowali na mnie. Nawet Przemek! Bo to nikt wcale na mnie nie naciskał. Dev, czemu na niego naciskałeś? No ty fy, co? Na początku przeczytałam listę obecności, ale poza nim to, wszystkim dam książki i... Będę bardzo wdzięczny, jak napiszecie o sobie kilka zdań. Mogą być nawet dwa. Dobra. Dobra, spoko. Proszę. Lufer będzie się podlizywał, więc pani niech lepiej nie cyka. O, bardzo śmieszne. Przemek, to dzban, proszę pani. A ja jestem giga... Dziękuję pani. Mądry. Inteligentny. Co? Dziękuję. Inteligentny, wysportowany, elokwentny. No i co jeszcze? Dobrze napisałem elokwentny? Elokwencja to moje drugie imię. A chyba skromność. Skromny. Dobrze, wszyscy mają książki? Tak. I giga wszystko. Żartuję, nie będę tak pisał, bo przyciągnę sobie. Przemek to dzban, lubię dżem. Lubię Wednesday, Przema i całą klasę i geografię! Dobrze, wszyscy napisali? Tak! Jeśli tak, to ja szybko sprawdzę listę obecności i zaraz dacie mi wszystkie karteczki, książeczki. Ale ona się stresuje, lol. Niech pani się tak nie stresuje. Wiesz, jestem pierwszy raz wychowawczynią. Dobrze, to czytam listę obecności. Badzio? Jestem. Kierowski? Obecny. Julciakowska? Jestem. Kubiks? Jestem. Luferek? Dzień dobry, bardzo szybko witam. Ja jestem ten najmądrzejszy z geografii i w ogóle miałem... Tak się śmiejecie? To sprawdźmy to na laptopie. Geografia, ocenę. Luferek ma drugą z najwyższych średni. A, pierwszy, proszę pani, tak?
Jesteś ostatni. Jaka małpa! Jaka małpa! A przepraszam, a kto jest pierwszy? No oczywiście, że Przemek. A to ty jesteś Przemek. Tak, 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 to ja. Ale wiem, dlaczego masz mnie szumacenę, bo przecież nie wiedział, gdzie leży Lublin. Stary, mieszkałem w Lublinie. Powiedziałeś, że leży w województwie lubuskim. Lubelskim, baranie, tylko że nie było tam L widoczne, bo po prostu się rozpędziłem. Dobrze, czytam dalej listę obecności. Dev. Jestem obecny. Sowa. Jestem. Tosia Kossak. Jestem. Askiu. Jest. Majsonek. Żyję. Olaf. Jestem. Zuzia. Jestem. I Przemek. Jestem obecny. Kochane moje mordeczki. Tato, proszę cię. Pozdrów tatę. Cięcie. Moje kochane mordeczki. Na lekcjach wychowawczych myślę, że będziemy mieć luźne lekcje. I jest nasza pierwsza lekcja i mam pewien pomysł, co możemy na niej zrobić. Mam pomysł, co możemy zrobić na następnej. A co, proszę pani? Możemy udekorować naszą salę. Od nowa. Co? Co? Całą? Możemy zrobić wszystko, co chcemy w tej sali. Możemy pokrywać nawet ścianę na różowo. Możemy mieć normalnie podłogę z lawy. Albo... Co? Jak chcę projekt! Podłoga to lawa! O, dobra. 5, 4... Przeżyłam? Ej! Ile ma pani lat? 17. Nie, no tak naprawdę kobiet się o wiek nie pyta, Alferku. I to ona jest jakaś dziwna, ona jest jakieś leki bierze, czy co? Bierze pani jakieś leki, bo Przemek pyta? Nie, wcale nie Lufer pyta. Mordeczki moje kochane, Przemku, zejdź stolika, proszę. A, już. Przemek. Kilka pomysłów na kolory i w tych skrzynkach mamy pochowane różne kolory. Możecie ich zobaczyć, jak chcecie. O. Zielony, żółty, ciemnozielony. Biały, szary, różowy? Nie, to jest fiolet. Brązowy? O, kolejny róż, ale taki jaśniejszy, czarny, czerwony. Czerwony. Brązowy, niebieski, jasno niebieski. I generalnie na te kolory wszystkie mogę się zgodzić. Ja cię kręcę. To druga skrzynka. Fajnie by było, jakby każdy z was zrobił projekt tej klasy. O! Ja zrobię. Ale premium. A ja słyszałam, że ktoś z waszej klasy nagrywa na YouTubie. O, no. Świetnie, super. I mam panią wypromować? Nie. Chciałam tylko, żeby na przykład widzowie może dali jakieś propozycje na udekorowanie sali, albo... Cześć, Lufer! Bardzo śmieszny Przemek, ha. Tak, super. Cześć, Przemek. Proszę do ławki. Dzień dobry. Ale proszę pani Anno, to jest dobry pomysł, widzowie, zróbcie projekty w Minecraft, mogę zobaczyć jaką ma długość klasa i tak dalej? Oczywiście, że tak. Dobra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w szerokości, 1, 2, 3, 4, 5 wysokość. Długość, 15 długość, widzowie. Najważniejsze, żeby były 3 rzędy ławek, okna i zasłony. Resztę możecie wymyślić, co chcecie. Tablicy może nie być? Tablica też ma być. No dobra. A może być tablica elektroniczna? A mam pytanie, ogólnie, czy my musimy zapłacić za te wszystkie tablice i dekoracje? Nie trzeba. Wszystkie koszty ponoszę ja. Co? 3 monitory! Co? Mogłem coś jest z nią nie tak. Ale co jest z nią nie tak? Właśnie jest wszystko z nią w porządku, stary. No ale za to taka nauczycielka nie była, żeby pozwalała uczyć na wszystko. No ale co z tego? Każdy nauczyciel miał do mnie jakiś problem. Jeden rzucał we mnie kredą, drugi bił mi linijką drewnianą, a trzeci chciał mnie rzucić tablicą. Przemek, a może to ona jest Spidermanem? Jezus, chłopaki! Yeah, ej, ale dlaczego wy kombinujecie? Ona jest genialna właśnie! Właśnie coś mi śpięci! No właśnie! Przez to jest ona fajna! No właśnie, Majcunek dobrze mówi! Ona nie jest taka nudna jak wszyscy inni nauczyciele! No, a potem się okaże, że pieniądze za remont będą płacili nasi rodzice! W sumie? Generalnie to mam pomysł, ale kontrowersyjny troszkę. Jaki? No jaki dobry. Zrobię śledztwo detektywistyczne. Co? Przeciwko niej? Tak. Dołączam. Ja chcę. Ja nie. Ja nie. Super.
wiecie co? Ja mam pomysł. Ja to robię tylko i wyłącznie dla dobra naszej klasy i chcę się upewnić, że ona na pewno będzie w porządku, dobra? Więc ja też dołączam do Przema. Pikachu, no, twoje kamery. Rozkładaj je po jej sali. Dobra, chłopaki, idziemy do naszej tajnej, tajemniczej kryjówki. Siku, 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 siku. Zajęte! Zajęte! Tak, dobra, we czwórkę. Śpimy. Dobra, jaki masz plan? Dobra, to ja zrobię tak, ja to nagram wszystko na swój kanał na YouTube. Całe to śledztwo. Ty kanał na YouTube? No. Jezus. Przecież ty syplenisz. Ta, a ty masz stary czoło wielkie, jestem rudy, nie mam swetra, moje czoło ma pół metra, tak? A ty masz, ty masz kaczkę na łbie. To ty przecież, ty masz kaczkę na łbie. Star, myślałem, że ja też sepleniłem i co? Lubię ludzie, którzy seplenią, dev to dzban, przepraszam za niego. Dobra, no żartowałem. I wtedy sprawdzę wszystko, czy czasami może nasza nowa wychowawczyni nie jest z jakiejś, nie wiem, organizacji pozarządowej, nie wiem. Ej, może ona szuka Spidermana, dlatego jest taka miła dla wszystkich. Albo na przykład pracowała dla Oscorpu. Dobra, na tygodniu przygotujcie sobie stroje i będziemy ją śledzić. Dobra. Ja jestem dobra. Za. Dobra, jestem za. A jak mają wyglądać stroje? Mają być detektywistyczne. Dobra, ja mam dobra, już pomysł. Dobra, wchodzę. Dobra. Ej! Piterek! No. Idź! A mogę teraz za... Jezu! Ciekawe, Jezu. Ciekawe, czy wybrał dobry kibel. Masz tam wodę? Widzowie, mam nadzieję, że nie będę miała przypału. Raz nie poszłam do szkoły, ale to tylko jeden i jedyny raz. Mam nadzieję, że nie dostanę przypału od mamy, bo ona strasznie nie lubi, jak nie chodzę do szkoły. Nienawidzi po prostu tego. Czemu to w ogóle jest... Aha! Rozia zrobiła dziurę mi w podłodze. Co jest? Dobra, muszę sobie wziąć książki, żeby wyglądało tak, jakbym niby coś robiła, tak jakbym nie była w szkole. Dawało mi się, że chyba kogoś tu słyszałem. Widzowie. I co, nie ma jej w domu? Nie ma, nie widzę jej chyba. Może na górze jest? Nie wiem, czekaj. Że tutaj... tu nie ma. Czemu tu robić całe krzesełko na balkonie? Ale takie pytanie mam do ciebie, Morticia. No? Od kiedy ona nie je śniadań? Przecież zawsze zjada. No właśnie, a dzisiaj nie było zjedzone, więc... Więc nie poszła do szkoły, według mnie. No ty gadasz w ogóle, weser, uspokój się. Jakieś dziwne omniemania, nie masz. Może jest pod łóżkiem. Nie ma jej pod łóżkiem. Jezu, dobrze, że on jest ślepy i stary. O, patrzcie, to jest. Wiesz o tym, że cię widziałem za tym oknem? Wcale nie, jestem krukiem zaklętym w takie ciało! Kaka! A ja jestem Marilyn Monroe! Kaka! Morticia! Tak? Znalazłem twoją córkę! Gdzie? Na dachu! Jak na dachu? Na dachu se biega! Gdzie? Au! Co tu się stało, ale... Tutaj mnie na pewno nie znajdą, co wy? Gdzie ona tutaj była? Ona była gdzieś tu na dachu! Masz jakieś nie kurcze halucynacje! Wołasz mnie niepotrzebnie tutaj, ja nie wiem, o co ci w ogóle chodzi! Nic mi nie jest! Ehem! Wendy, czemu nie jesteś w szkole? No bo dzisiaj jest wolne! Nie ma wolnego! Nie, no jest dzisiaj wolne! Nie! Jest! Nie ma wolnego! Jest święto przecież! Nie! No, a jakie święto? Święto z papieru toaletowego. No, wiecie, wynalazce papieru toaletowego. No wiecie, no to bardzo ważne święto, no bo słuchajcie, no bo czym byście się podcierali, jakby nie mężczyzna, który... Liściami. Albo... Ała! Au! Uciec! Szybko! Stój! Papier toaletowy bardzo dobry i... Dzień dobry, Wednesday! To moja wychowa? Co pani tutaj robi? A co ty tutaj robisz? No wie pani, no przecież dzisiaj jest święto papieru toaletowego i wie pani, ręcznik papierowy... Nie ma żadnego święta, Wednesday! Ona przyszła, bo jest przypał! Jaki przypał? Przypał pierogów?
przypał kiełbasy. Nie było cię w szkole. Nie, no przecież byłam. Możemy wejść do środka? Nie, no po co, po co? Nie. Pewnie, pewnie, zapraszam. Ale nie. Nie, bo w środku jest ten. Odsuńcie! Proszę, proszę, proszę. Nie będę za ciebie świeciła oczami. No to jest. Zapraszam. W kropce. Tak, zapraszam, zapraszam, panie. Proszę sobie usiąść tutaj, zająć miejsce. Pogadamy sobie. Wednesday! Do stołu! Zapraszam za córkę. Córka czasem ma takie właśnie... Spokojnie. Tak. Ale ja jestem tu kucharzem. Do stołu. Masz szlaban na bawienie się z Rąsią. Stoj do to! Chodź to! Cię rzucę się siekierę! Panie Fester, co pan mówi? No, że ją rzucę się... sianem. Tak, siadem rzucić. Wednesday, usiądź proszę. A to pani mi mówi, co mam robić w moim własnym domu? Siadaj! Wednesday, siadaj! Według mojej rozpiski jest napisane, że było cię tylko 40% w szkole. Masz 60% nieusprawiedliwionych nieobecności. Przepraszam, ja mam do pogadania z córcią. Zapraszam. Jak? Co pani robi? Pani chce mnie zabić? Pani chce, żebym ja zginęła? Panie, mogą tak coś wytłumaczyć? To jest prawda, że... Przecież to jest pierwszy raz. Wytłumacz mi to! No to jest pierwszy raz! Obiecuję, to jest pierwszy raz! Morticia, ona siedziała w domu przez tydzień. Wcale nie! Czemu kłamiesz, wujek? To jest pierwszy raz, kiedy... Rosia mi powiedziała! Rosia kłamie! Rosia nigdy nie kłamie! Kto to jest Rąsia? To jest nasz sąsiad, tak, sąsiad. Tak, pies. Jaszczurka, mrówka. Ale z tego, co wiem, to nie byłaś w szkole przez tydzień, nawet przez dwa. Nie, czemu kłamiesz, wujek? To nieprawda! Jak pani wyjdzie, to będziesz miała taki łomot. Ale to nieprawda! Nie, ale to nieprawda! Czemu pani kłamie? Niech pani mnie uratuje przed matką, proszę. Możemy pani adoptować, bo ona miała tutaj... No, ona mnie tutaj po prostu maltretuje. Widzi pani tą czaszkę? To jest czaszka mojego brata. Widzi pani, co ona z nim zrobiła? Przecież on jest w szkole! No właśnie! Wcale nie! Nie tak jak ty! Z racji tego, że masz ponad 50% nieobecności, muszę cię zawiesić jako ucznia. Co? Ale że na szubienicy? Zawiesić w prawach ucznia. Mamy do pogadania Wednesday. Na górę już! Nie, my zaraz przyjdziemy. Niech pani się zapije kawy z nietoperza albo... Z nietoperza? Co to jest? Wednesday, co ty odwalasz najlepszego? Gadaj, małpo! Na łóżko już! Mów, czemu nie poszłaś do szkoły, ty małpo jedna. Dzikusie z Podlasia. Tylko nie dzikusie z Podlasia. Z Podlasia to ja nie jestem. Gadaj! No bo... Gadaj, albo Rosia zaraz będzie miała przyjaciółkę. Ale ładna pogoda. Brzydka, bo nie pada. Gadaj! No bo mnie kolano, palce u stóp bolały. Tak? Słyszałam już tą wymówkę 30 razy w ciągu tego tygodnia. I miałam wizję. No, wizję? Czego jeszcze? No, wizję, że ty ja zginiesz. Ja spadłam z nieba. Ale tak naprawdę to miałam wizję tego, że szpital się pali. A co ma szpital do szkoły? No właśnie. No bo ten szpital jest przecież obok naszej szkoły, no. I luferka tam widziałam i siebie. No to po prostu proste, nie idziesz do szpitala. No ale ten szpital jest obok naszej szkoły, a co jakby się coś stało i, no ja nie wiem, co tam się stało, to jest dosłownie to obok naszej szkoły. To Terminator wyląduje! No ja nie wiem, co tam się stało, no zgoda mi, widzicie, ale naprawdę... To nie science fiction! Ale naprawdę miałam wizję! Masz chodzić do szkoły, rozumiesz? Jak jeszcze raz nie będziecie w szkole, to wyrzucam cię z domu. Rozumiesz? No dobra, no. A co na to tata? Tata nie ma prawa głosu. Na dół już! I przeproś nauczycielkę i powiedz, że to się nigdy nie powtórzy. Nigdy nie powtórzy. Przepraszam, że nie było mnie w szkole, nie będę już tak. Do widzenia. Grzeczniej! Przepraszam, no. Tylko niestety nie zmieni to twojej frekwencji. No dobra, no, trudno. Dobrze, to my idziemy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. O, to ja paniom otworzę drzwi. Nie, stój! Proszę. Do widzenia. Do widzenia.
widzenia! Do widzenia! Nigdy więcej już tym pokazujesz! Wednesday! Mam szlaban na egzorcyzmy! Pani Megan ciągle jest w śpiączce. To jest niepokojące dość. I co by teraz zrobić? Dam jej witaminy. Na pewno pomoże. Dam je w formie strzykawki. Co się stało z pani głosem? Gdzie jest luferek? Ma pani głos jak robot. A? Wysadzę to miejsce. Ha. Pomocy! Wariatka! Co? Co się dzieje? To Megan Parker. Ona wszystko upiluje. Ona chyba oszalała. Co to było? O nie! To się pali! Musimy coś zrobić. Nie wiem, niech ktoś dzwoni szybko po straż pożarną, to się pali. Odwróć się. Co to jest?